Potrzebuję więcej czasu. Jestem jeszcze gotowa. Nie jestem jeszcze gotowa. Potrzebuję więcej czasu. Jest tu kto? Krótkie kły. Młodzik. Niedawno przemieniony. Łatwa zdobycz. Dalej na południe niż pozostali. Rozprzestrzeniają się. Jeśli decydujesz się już wtargnąć do mojego domu, grzebać w moich rzeczach, to miej na tyle przyzwoitości, by coś ze mną zjeść. Jestem głodny. Ciekawa historia. Niestety jest też... prawdziwa. Skąd wzięła się ta wizja? To ci życzliwi wieśniacy podali ci krew, Lilith. Krew demonicy? I to nie byle jakiej. Córki nienawiści. Matki sanktuarium. Została wygnana eony temu.
ale ten świat jest jej dziełem. Przepowiedziano, że powróci. Czego ona chce? Oto jest pytanie. Sanktuarium od zawsze tkwiło w samym środku odwiecznego konfliktu. Wojny między aniołami i demonami. Ale Lilith nie służy żadnej ze stron. Ma wobec nas własne plany. Co ze mną? Zostałam spaczona? Tego nie wiem. Ale na pewno coś was łączy. Co z tym zrobisz? Wykorzystam to. Dowiem się, czego chcę. Dobrze. W takim razie ci pomogę. Odpoczywaj, póki możesz. Potem ruszymy do Kiewosadu. Jeśli nie uda nam się powstrzymać Lilith, wszyscy jesteśmy zgubieni. Potrzebuję więcej wody. Wypłady? Prawdziwe miasto. Zło sprowadzone przez wszystkie rozprzestrzenia. Anioła Inariusa. Na pewno słyszałaś przedstawicieli katedry rozprawiających o ich przenajświętszym ojcu. Cóż, jest prawdziwy. Anioł kroczy między nami. A kiedy dowie się, że Lilith jest tutaj, poleje się krew. Są odwiecznymi wrogami. Wciągnął cały nasz przeklęty świat w swoją waśń. Chyba, że ich powstrzymamy. Nie zwlekajmy. Kiewosad jest już blisko. Potrzebuję więcej czasu. Stać! Aby wejść do miasta, musisz wpierw... Nie mamy na to czasu. Aby wejść do Kiewosadu, musisz wpierw dokonać rytualnego oczyszczenia. To zupełnie bezsensowny gest, ale daje niektórym ukojenie. Jak śmiesz! Po prostu go przepuść, młody. Przez lata próbowałam przekonać Lorata do odprawienia rytuału. Dobrze, ale tylko jego. Widzimy się w środku. Weź kawałek uświęconego drewna z kapliczki
i wyryj na nim grzech, który cię kłopocze. Następnie wrzuć go do paleniska, albowiem jak ogień spopiela drewno, tak i światłość wypali twój grzech. Nie, nie w mieście. Gniew. Pycha. Strach. Chciwość. Co za strata czasu. Mówiłaś coś? Dobrze, zapewne czujesz się, jak gdyby zdjęto ci z barków ciężkie brzemię. Witamy w Kiowosadzie. Nie jestem jeszcze gotowa. To co napisałaś na tej desce? Coś mi mówi, że nic. Szczerze mówiąc, to doskonale to rozumiem. Nie, żeby to miało jakieś znaczenie. Wyruszam na suche stepy. Spróbuję znaleźć bladego człowieka z twojej wizji. Muszę wiedzieć, jaką rolę odgrywa w tym wszystkim. Ale najpierw musisz odzyskać coś, co należy do mnie. Ja w tym czasie dokończę negocjacje. Moją własność znajdziesz u kupca w centrum miasta. Powiedz mu tylko, że cię przysłałem. Popękane kopyta, łękowaty grzbiet, jelmo na oczach. Biedaczka będzie lada moment ucztą dla Wron. Biorąc pod uwagę, ile mi za nią płacisz, ciesz się, że ma cztery nogi. Nie jestem jeszcze gotowa. Zatem starzec wreszcie zdecydował się ją odkupić. Z tego, co go znam, pewnie nie wspominał, że trzeba będzie sypnąć groszem, co? Jeśli chce odzyskać broń, musisz za nią zapłacić. Zaczekaj. Dziadyga sprzedał mi też to. Mówił, że już tego nie potrzebuje, ale myślę, że i tak chciałby go odzyskać. Na mój koszt. Możesz wziąć to, co zostało. Ha. Cóż, wybacz. Dał mi też ten amulet. Co to jest? Symbol Horedrimów, starożytnego zakonu magów i uczonych.
którzy przysięgli bronić sanktuarium przed demonami. Niewielu nas już zostało. Poza mną jest jeszcze jeden. Zwie się Donan. Jego rozległej wiedzy o demonach dorównuje jedynie jego zarozumiałość. Zdaje się, że mógłby nam pomóc. Powinnaś poszukać go w Skosglen. Nie zapominaj jednak o katedrze. Mogą okazać się równie cennymi sojusznikami. Nie idziesz ze mną? Wyruszę na suche stepy, spróbuję dowiedzieć się, kim jest ten blady człowiek. Dołącz tam do mnie później, ale bądź ostrożna. Twoja więź z Lilith i te wizje. Jesteś kluczem do jej znalezienia i pokrzyżowania jej planów. Bywa czasami, że pisane nam jest spotkanie, którego się nie spodziewamy. Czy to przypadek, czy ręka losu, nie nam jest dane to kwestionować. Podróżniczka zagubiona w burzy, nakarmiona krwią Lilith, ocalona przez samotnego mnicha. Różne żywoty i wypadki splecione właściwie przez co? Przeznaczenie? A może to jakaś większa siła pociąga za sznurki? Tego nie wiedziałem. Ale myślałem wtedy, że mam szansę uratować ludzkość przed córą nienawiści. Połączenie między nią i podróżniczką dało mi nadzieję. Kto by się spodziewał? Zrodziliśmy się z grzechu! Jesteśmy dziećmi ciemności! Ale światłość Ojca można odnaleźć dzięki szczerej pokucie i niezachwianej wierze. Kroczmy w światłości! Musimy zawsze wystrzegać się grzechu, bracie. Tak, wielebna matko. Niech światłość Inariusa wypali wszelką nieprawość. Niech pokusa nie odwodzi cię od jego blasku. Niech prawość zmyje wszelki brud grzechu. Odrzućmy ciemność, albowiem to światłość musi zwyciężyć. Odrzućmy ciemność, albowiem to światłość musi zwyciężyć. To ona przybyła z Nowiska? Tak, wielebna matko. Lorata nie ma z tobą? Nie, posłał mnie samą. Popełniłem błąd, pokładając nadzieję w tym starcu. Co mogło być dla niego ważniejsze? Lilith. A zatem wiesz. Jeden z naszych rycerzy poinformował nas, że w Dolinie Wichrów pojawiła się demonica. Opis pasuje do istoty, którą widziano w Nowisku. Jeśli zechciałabyś wyruszyć do Jeleśna i dowiedzieć się, co tam zaszło, zyskałabyś wdzięczność Katedry Światłości. Planowałam posłać Lorata, ale... Zawiódł! Po raz kolejny! Z Loratem czy bez niego, woli Inariusa stanie się zadość. Proszę. Przejrzyj raport rycerza, zanim ruszysz w drogę. Wielebna matko, otrzymałem wieści o tym, że w pobliżu kopalni w Jeleśnie widziano rzekomo rogu.